czyli to później, a teraz, żeby zrobić jakby taką przerwę i później po takim pierwszym wstępie numerologii, to wam zaraz wyjaśnię. Tutaj, słuchajcie, tym alfabetem, którym ja napisałam dzisiaj rano, musicie się posługiwać i podstawiać sobie do imienia i nazwiska. Ja wam tutaj napiszę przykład mojego nazwiska, który według alfabetu ma taką czy taką cyfrę i co to oznacza. Bo same, słuchajcie, wyliczenie imienia i nazwiska, musicie wiedzieć, co to znaczy. No bo co mi z liczby 43, jak nie wiem, co to znaczy. Czy mnie blokuje, czy mnie nie blokuje. I zobaczcie, piszę imię i nazwisko. I podstawiam sobie według alfabetu tego, który wam wypisałam, jaką jestem liczbą. Mnie wyszło tutaj, zobaczcie, 38, to redukujemy do liczby pojedynczej, czyli po prostu dodajemy, jest 11. I jeżeli wyjdzie wam liczba mistrzowska, nie wolno wam tego ruszać. Liczba mistrzowska mnie prowadzi. No zobaczcie, nawet zmienia jej nazwiska, jestem tym, czym powinnam być. Czyli liczby mistrzowskie, które tutaj są, tego już nie redukujemy do liczby pojedynczej. Co to oznacza? To mi pomaga, bo musicie wiedzieć, że właśnie ta jedenastka to jest medium, mówcą, oratorem. To jest bardzo dobra energia, która mnie prowadzi. To nazwisko mnie nie blokuje, wręcz mi pomaga. To tak w skrócie. Czyli możecie sobie obliczyć, nie jestem tu w żadnym zasięgu, ani nie jestem pełnią, ani nie jestem wielością, ani nie jestem jednością. Jeżeli tu wam wyjdzie jedynka, dwójka, trójka i tak dalej, ósemka czy dziewiątka, to ja wam powiem, co to znaczy. Czy was to blokuje, czy nie? Czy możecie coś zmienić, czy sobie dopisać? Według tego alfabetu możecie sobie już podstawić, tak żeby nie każdy podchodził i liczył i tak dalej, bo to zajmie nam trochę czasu, tylko sami sobie wyliczcie i wtedy będziecie wiedzieć. Jeżeli macie, na przykład wyjdzie wam dwójka, to jesteście jednością. Co to oznacza? W jedności jestem tylko ważna ja, nikt więcej. Albo jeżeli ktoś wyjdzie trójkę i wcale tego nie zmieniajcie, to wcale to nie znaczy, że was blokuje. Jeżeli macie być jednością, to zapomnijcie o pomaganiu ludziom. Ja. Najpierw zacznijcie od siebie. Dopiero wtedy zrozumiecie, że w tym imieniu i nazwisku musicie zadbać tylko i wyłącznie o siebie. Jeżeli macie wielość i wyjdzie wam czwórka, piątka i szóstka, to wielość o czym mówi? Że będziecie tylko i wyłącznie dla swojej rodziny. Nie wiem, czy to jest dobre. Bo wtedy zapominacie tak naprawdę o sobie. Musicie zrozumieć, że jeżeli komuś wyjdzie właśnie ta wielość, to znaczy, że jesteście dla większości ludzi, dla większości. Wszędzie was jest pełno, tylko po prostu i wszystkim jakby zaczęliście służyć. To nazwisko, mówię, to nie jest tylko numerologia, ale z imienia i z nazwiska mówi wam, że coś musicie zmienić. Czyli może was po części blokować. A jeżeli macie pełnię, to w tej pełności siódemka, ósemka, dziewiątka mówi o tym, że osiągnęliście już wszystko, co już mieliście. W tej pełni możecie osiągnąć jeszcze jakby właśnie tą duchowość. Te osoby są bardzo już spełnione, mają tą pełnię, bo o tym to mówi. Pamiętajcie, że to jest alfabet, który nie tylko służy do nazwiska i imienia, ale służy również do tego, żeby obliczyć wiele rzeczy. Na przykład, jeżeli posługujemy się tutaj alfabetem numerologicznym, zaznaczam, to ja go używam również do portretów numerologicznych, których tworzę nazwę firmy. Jeżeli macie trudne wyrazy w nazwie firmy, niestety ta firma nie pójdzie. Miękkie litery wybierajcie do nazwy firmy, to tak nawiasem mówiąc, bo wtedy ta firma pójdzie. Używajcie mocnych liter S albo nawet 2S. Używajcie litery Q. Wyłączcie literę W i wyłączcie literę K.
To nie są jakby dobre nazewnictwa firmy, bo zawsze nas blokują. Tutaj, jeżeli ktoś zobaczy, że jest wielością, jednością i pełnią, to znaczy, że no musicie pomyśleć, czy ja tutaj, jak jestem jedynką, dwójką, trójką, okaże się, że jestem jednością, czyli tylko ja i ja, no to musicie jakby zobaczyć, czy to nazwisko was nie blokuje. Czyli po prostu ja liczę się tylko ja, nikt więcej nie jest dla mnie ważny. Natomiast jeżeli jesteście wielością, to tak jak czasami ludzie z cyfry 26, jeżeli są bardzo poddani i służą tylko innym, sobie niekoniecznie. Więc to może was bardzo blokować. Natomiast przy pełni to tak jak mówię, przeważnie to są osoby bardzo duchowe, które działają jakby na większym polu, czyli po prostu już osiągnęli tą pełnię, po prostu. Więc z imienia i z nazwiska możecie sobie to obliczyć. Jeżeli uważacie, że któreś nazwisko was blokuje, bo się z tym nie zgadzacie, to znaczy, że możecie dopisać drugie imię. Ja się, słuchajcie, posługuję Anna Beata Stancik, często jestem mylona z Beatą, ale moje babcie zawsze mówiły: dziecko, po to masz to drugie imię, żeby ci dawało moc i dawało ci no chodziło tutaj o jakby dobrą, mocną energię. Rzeczywiście, słuchajcie, się to sprawdza. W dowodzie tożsamości też mam Anna Beata Stancik. Beaty nie lubię, ale zawsze mi tak tłumaczono, że powinnam się posługiwać dwoma imionami. Coś w tym, słuchajcie, jest. Więc jeżeli uważacie, że coś was blokuje z jednego imienia, dołóżcie sobie drugie imię i przeliczcie to na nowo. Czy to nie jest jakby dla was dobra wibracja? Zobaczycie, tutaj ja jestem tą liczbą mistrzowską i ja wiem, że to daje mi jeszcze większą siłę, naprawdę, większą mocną siłę. Liczby mistrzowskie są tutaj bardzo mocne, bez wyjątku. A jeżeli zbliża nam się rok numerologiczny, który mamy od września, to dla każdej wibracji będzie to inny rok numerologiczny. I zaczynamy na przykład od tego, ile wy znacie swoich wibracji. Wiecie, jaką jesteście wibracją? Co jest dla was wibracją? Z daty urodzenia oczywiście, bo mówimy o numerologii. Proszę, Monika 23, to tak wyrywkowo. Ja wam dam przykład. To już macie odpisane, czy nie? Macie? No to dobrze, to ja to muszę teraz przełożyć, żeby wam dać przykład, jak się oblicza. Zacznijmy od tego, że jest teraz nowy rok numerologiczny. Od września. Niektórzy numerolodzy przyjmują datę 12 września, niektórzy 29. Jak zwał, to zwał, jest to wrzesień. Nowy rok numerologiczny nie jest 2022, tylko 2023. I to jest dla was ważne. Liczymy to, czyli suma wychodzi 7. Jeżeli jesteśmy urodzeni 23.09, ile? 7.6, tak, Monika? To nam daje 37, tak? Wszystko zliczamy i dodajemy. Tą sumę 37 redukujemy do liczby pojedynczej, czyli znowu dodajemy. Daje nam jedynkę. To jest jej wibracja. Jeden, to jest jej wibracja. Jedynki to są takie wieczni budowniczy. Nawet jeżeli coś nie skończy, to na nowo buduje. Zawsze zbuduje. Jedynki to są bardzo mocne osobowości. Bardzo mocne. Nie ma tu karmy. Zawsze patrzymy na dzień urodzenia, czy jest karma, czy jej nie ma. Ja wam zaraz wypiszę te karmy, co one oznaczają. Natomiast jest jedynką numerologiczną i to się nigdy nie zmieni. Zmieniają się lata osobiste. Czyli każda wibracja, czyli ta, będzie miała co roku inny rok osobisty. A jak to obliczyć? Napisałam. 2023 daje 7. Do naszej wibracji dodajemy 7. Bo to jest obowiązujący czas, czyli 2023. I będzie w jakim roku? 8. Bardzo żniwny czas. Ja nazywam 8 bardzo żniwnym czasem. Praca, pieniądze, wygrane. To jest czas finansowy. W skrócie. W
finansowy czas, bardzo dobry. Wykorzystajcie ten czas, jeżeli jesteście w 8 roku własnym, bo takiego czasu możecie już nie mieć. Drugim takim czasem dobrym jest trzeci rok własny. Trzeci. Kto będzie teraz w trójce? Kto teraz w trójce będzie? Jaką jesteście wibracją? No to Przemek będzie w 8 roku własnym, tak? To już tego nie powtarzamy. A kiedy się urodziłeś, Przemek? 12 września 1978. Energia. Energia. To nie zapomnijcie, człowiek, który jest urodzony 12, ma energię i musi ją mieć. Jeżeli nie pójdzie energią, ginie. Dlatego, że dwunastki to są osoby bardzo energetyczne. A jeżeli jesteś zaburzony i ja mówię, co, dwunastka nie jest energiczna, no to znaczy, że coś nie poszło tak, że się blokuje. Tak samo jak nasze ciało. Dwunastka musi iść energią, a poza tym jest trygonem czego? Znacie trygony? Ziemia. Najważniejszy i najpotężniejszy trygon. Ziemia. Ziemia. Drugi jest, jaki trygon? Bardzo mocny? Do trygonu Ziemi jest byk, panna, koziorożec. Znaczy, ja w numerologii tego nie używam, ale wam mówię nawiasem. Natomiast tu musi być energia. Ktoś, kto się urodzi 12, jest bardzo energiczny, czyli ta energetyka go pcha do przodu. Jeżeli nie jest, to zdecydowanie gubi się. No i on też będzie teraz, tylko zaraz. On jest nie z 37, tak? Dobrze liczę? Ale on nie jest 37, dobrze liczę? 37. Bo słuchajcie, jedynka z 28 będzie inną jedynką. Co prawda niewiele się może, ale może się liczyć charakterem, może mieć inną energetykę, więc weźcie to pod uwagę. Jest za dużo mówienia, ale tu są podliczby. W numerologii są podliczby. Inna jedynka będzie z 28 albo z 10, a inna będzie z 37. Natomiast tu, na przykładzie Przemka, ta dwunastka daje mu energię, daje mu siłę. I chociażby nie wiadomo co, to on i tak przez tą ścianę przejdzie, i tak przez tą ścianę przejdzie. To są takie energie, tym bardziej, że jest zodiakalną panną. Nie jest łatwy. Panienki nie są łatwe, ale no ma swoje. Natomiast to go cechuje właśnie ta energia. I to, co Przemek mówił, że staje się lepszym człowiekiem, że coś jest lepszego przy nim, to właśnie to, że daje mu motywację do życia, że warto być tym dobrym człowiekiem, pomagając innym. Więc też będzie w 8 roku własnym. Kto jest jeszcze jedynką, to już wie, tak? Kto jest jeszcze jedynką? Drugi, szósty, 64. Chyba jedynka. 8, powinna Ewa zarabiać dobre pieniądze. Mamy 18, 10, o, 28. Czyli mamy jedynkę z 28. To jest inna energia. Słuchajcie, ktoś, kto się urodził drugiego, ja też się urodziłam drugiego, to jest mówca. Cały czas gada. To jest ktoś, kto powinien posługiwać się głosem, mową. On ma w ogóle wszystkie jedynki, nie dwudziestki, wszystkie dwójki, tu z daty urodzenia, z dnia urodzenia, o, z dnia urodzenia, to są urodzeni mówcy, naprawdę. Ja to w wielu dwójkach sprawdziłam, ktoś, kto się urodzi drugiego, ma tą większą taką synchronizację z ludźmi i to jest prawda. Natomiast tu już jest powietrze, czyli ją gna powietrze, bo to jest trygon powietrza. Bo mamy czerwiec, tak? To jest trygon powietrza. Dlaczego? Bo do tych znaków jest bliźniak, waga i wodnik. To jest powietrze. Więc jeżeli ktoś mówi, że wodnik to jest znakiem wodnym, to jest błąd. Więc tu gnacie to powietrze, dlatego jesteś taka energiczna. To jest twój trygon. Natomiast dwójka
No tutaj Ewa dobrze to wykorzystała, no bo pracuje w tym, co powinna pracować. To jest jakby jej misja. No i budowniczy, jedynka, ale z 28, zobaczcie, ona ma pod liczbę 8, więc powinna zarabiać pieniądze. Z dnia i z miesiąca ma 8, pieniądze, ale blokuje ją co? Rodzina. Rodzina, bo ona jest taka nadmiernie rodzinna, ale przeszłościowo. Ale przeszłościowo, co to znaczy? Przeszłościowo, czyli bardziej jestem związana to, co już było, to, co już przeżyłam, a nie to, co mam. Czyli ona sięga bardziej do przeszłości, jest osadzona w przeszłości, a nie w przyszłości. To też trzeba zmienić. To też trzeba zmienić. Ale jedynki to są bardzo silne osobowości. Silne, naprawdę. A jak to zmienić, jak mamy już stan dobry? Jak mamy, no co możemy zmienić? No to, o czym wam mówię, że musimy o czymś wiedzieć, tak? Jeżeli ósemka numerologiczna nie zarabia pieniędzy, to na własne życzenie. Dlatego, że to jest tak mocna wibracja i to są tak mocni ludzie, że jak ktoś mi przychodzi, jest ósemką numerologiczną, mówi, nie, ja nie miałem w życiu pieniędzy, a chciałbym mieć, tak? No bo ktoś mówi, a jakoś tak nie czuję pieniędzy, nie są mi potrzebne. Tyle, co mam, to mam. To znaczy, że się coś zaburzyło. Słuchajcie, coś się zaburzyło. Tak jak w waszym ciele energetycznym, to tak się zaburzy w waszym życiu. Zaburzyło się? No właśnie, jeżeli jesteś ósemką, a pełna data, Leszek? 31.01.1974. Wodnik? Nie ma pieniędzy? Leszek. Słuchajcie, jak znam dużo wodników, to są tak silne osobowości. 100 pomysłów na minutę, wszędzie jest ich pełno. Zaburzyli swoje życie. Właśnie o tym wam mówię, a jeżeli jesteśmy jeszcze, tutaj jest, to nie jest, słuchajcie, data 31, który mówi o tym, że tu ma karmę, ale mówi, że może mieć wiele związków. Który związek jest twój? Pierwszy. No to uważaj, bo tutaj naprawdę z tej wibracji twojej może być wiele związków, tak samo jak 30 urodzeniowe. Kto się urodzi 30 i ma drugi czy trzeci związek? Bo to są takie 30 i 31 to jest zaburzenie związku. Natomiast wodnik, ósemka w życiu to jest zaburzenie. Dlatego jeżeli jesteś ósemką, teraz zobaczymy 7, czyli w 6 roku własnym. No tylko teraz stawać na nogi. Tylko teraz. 6 rok własny. Rodzina, potrzeba, zmiana pracy, wszystko możesz w 6 roku własnym i wszystkie sprawy rodzinne załatwiajcie w 6 roku własnym. Nawet budowanie domu, nawet kupowanie mieszkań, wszystko w 6 roku własnym możesz teraz działać. Tak, 6 rok własny jest bardzo przychylny. 6 rok własny jest bardzo przychylny. Wszystko, co możecie robić w 6 roku własnym, jest liczbą parzystą. Natomiast w ogóle, słuchajcie, jeżeli chodzi o zakładanie firm, kwestii finansowych i tak dalej, najlepszy jest 8 rok własny, bo to jest zysk. To są profity od losu. A wiecie, kiedy najbardziej ludzie wygrywają, jeżeli ktoś gra w jakieś gry i czeka nawet na ten rok? Jaki? W 3 roku własnym, w 3 roku własnym najbardziej ludzie wygrywają. Jeżeli ktoś gra w gry liczbowe czy jakieś inne, nie wiem, ma dużo wiedzy, idzie do telewizji, zacznijcie w 3 roku własnym. Naprawdę, to jest rok fartu. Ja zawsze mówię, 3 rok własny, nawet nie wiecie, co na was dobrego spadnie. Mówię o 3 roku własnym, kiedy należy grać i kiedy przychodzi. Jeżeli ktoś będzie w 3 roku własnym, to teraz jest dla was rok fartu. Teraz ogólnikowo, z 2023, jesteśmy pod patronatem 7. I kto będzie w 7? Kto będzie w 7? 9.
Zacznijmy od początku. Pierwsza wibracja, czyli jedynka w ósmym roku własnym. Dwójka? W dziewiątym. I tak dalej, i tak dalej. Kto jeszcze chce poznać swoją datę urodzenia? Co mi tutaj się pojawia? Zobaczcie, ona powinna grać. Nawet jeżeli teraz nie będzie w trzecim roku własnym, nie trzydziestki, tam gdzie zawsze występują te trójki, bez względu na to, czy jaką jest wibracją, sześć... Ósemką. No. Ale co ósemką? Wibracją? Ósemka z 26. Ale spod liczby masz karmę ciała. Ale spod liczby masz karmę ciała. Ósemka. A ósemka dodać 7 będzie w szóstym roku własnym. Możesz grać. Też możesz grać. No i co? I gdzieś ty, Ela, była przez tyle lat? Ale ja nie mówię o grach. Słuchaj, co mówię. Gdzie ty byłaś przez tyle lat jako ósemka? No i? No jakoś się żyło. Miałam sporo dzieci, no. Jak ja słyszę jakoś, albo inni mają gorzej, no. Ale czwórka dzieci to jest niestety, no. Firma to na ostatnim miejscu pewnie. Ale słuchajcie. To jest wibracja, ale zwróćcie na wibrację. Mówcie o dzieciach, tak? Tylko mówcie o jej wibracji. Co tam dzieci mi przeszkadzają w zarobkowaniu? No właśnie, ona ma dwie trójki, ona ma bardzo silną energię, więc coś Ela zaburzyła. Bo to rzeczywiście dla ósemek, dla jedynek są stworzone firmy. Oni nie powinni pracować u kogoś. Oni zawsze powinni pracować u siebie. Jedynki, ósemki, koniec. One powinny pracować u siebie. U siebie. Natomiast jeżeli zmieniają tą taktykę, to oni nigdy nie dojdą do pieniędzy. To, co wczoraj mówiłam, macie pracę, ale nie macie pieniędzy. Więc ona powinna grać, Ela. Jesteś w szóstym roku własnym teraz, więc to jest twój czas. Tym bardziej, że masz dwie trójki. Co prawda jesteś zodiakalną rybką i jesteś taka poukładana i taka chciałabyś wszystkim dobrze, nie dla siebie, to ten trygon wody o niczym jeszcze nie mówi. Jesteś taką rybką, taką, którą cię po prostu cały czas cię... Tak. Więc te trygony wody tak mają, oprócz raka. Raki się nie dają. Może je pani mogą sprawdzić? Teraz Ela będzie w szóstym roku własnym. Teraz Ela graj, teraz idź do przodu. A co z tą z twoją działalnością? Jest dalej czy nie ma? Nie, już koniec, jestem na rynku. Dobrze. Natomiast tak jak mówię, ósemka i jedynka. O, jeszcze trójka. Nie nadają się do pracy u kogoś. Nie lubią szefostwa. Oni zawsze powinni pracować u siebie. Ale na przykład, słuchajcie, te osoby duchowe, jak siódemki, dziewiątki, też nie. Też nie. Typowo nie powinny pracować u kogoś. Typowo. Słuchajcie, kto jest starą duszą? Czyli tu już Małgosia czwórka? Ona jest na pierwszym miejscu. Później jest dziewiątka, później jest siódemka. To są stare dusze. Jeżeli ktoś ma taką wibrację, to przyszły na świat już z tamtych wcieleń jako stare dusze. Zabrały cały bagaż z tamtych wcieleń i są już osobami... Znacie małe dzieci, które nazywamy stare maleńkie? To są stare dusze. One już są poważniejsze, one już nie są infantylne, one już nie będą się z nami bawić, bo nie, to jest głupie, to jest niefajne. To są stare dusze. No. Moja Ola miała 3 lata i zasnęła na kanapie. My z koleżanką papieroski paliłyśmy, ona opowiedziała, jak rzuci męża, no bo trafił jej się poprzedni narzeczony.
No i ja się tak cieszę, bo stara miłość nie rdzy, a Olka się obudziła i mówi do mnie tak: słuchaj, krychnę, ale ty musisz się zdecydować. Tak nie może być, że żyjesz z dwoma. 3 lata miałam. No, no to naprawdę to może, a jest córka starą duszą? Nie wiem, właśnie za. No, natomiast słuchajcie, czwórka ma tu pierwszeństwo. Czwórka jest najbardziej starą duszą. Najbardziej. Ona przychodzi już z całym bagażem mądrych rzeczy, nowych, bardzo silnych doświadczeń. Później jest ta 9, która jest taka humanitarna dla wszystkich, pomocy ludziom. Przez to, że rozumiemy stare dusze, to nie każdy się z nią dogada, dlatego że ona nie będzie mówiła językiem jakimś takim, słuchajcie, z innego wymiaru, chociaż też, ale ona będzie bardzo dojrzale mówić, ona będzie słuchać, ona będzie pomagać ludziom. Przede wszystkim ona ma swoją misję. Ludzie, którzy mają właśnie te wibracje, to oni wcześniej czy później ich duchowość dopadnie. Ty masz pomagać ludziom, to jest twoja misja, to jest twoja droga, to jest twój cel życiowy. Wcale nie mówię, że na przykład trójka, która jest młodą duszą, trójeczka z wibracji, nie z dnia, to mówi się, że to jest młoda dusza, bardzo mądra, która idzie i doświadcza tych wszystkich rzeczy. Także zwróćcie uwagę, czy wasze dzieci, czy wy sami nie jesteście trójką numerologiczną, czyli wibracją, bo to jest młoda dusza, która ma dobre doświadczenia, idzie dobrą drogą i ja znam dużo trójek i rzeczywiście doświadczają bardzo fajnych rzeczy w swoim życiu, ale tylko dlatego, że wiedzą, że ta młoda dusza kiedyś wszystko osiągnie. I naprawdę te trójki są bardzo mądrymi osobami. Więc to macie stare dusze. A teraz wam wypiszę, jeżeli ktoś nie rozumie, co to znaczy jakby kwestie karmiczne, tak? Bo jeszcze wrócę do tych imion i nazwisk, to na pewno musicie zwrócić uwagę, że zawsze, ale to zawsze karma będzie ktoś, kto się urodził 13. Karma będzie ktoś, kto się urodził się. To mówię z dnia urodzenia. 15, 16, 19 i 26. Ta jest najbardziej obciążona. Tam jest najbardziej, ta jest najbardziej obciążona, 26. No, 26, karma ciała. Karma ciała to jest największe obciążenie i zwróćcie wśród swoich znajomych, swoich przyjaciół, dzieciaków i tak dalej. To znaczy, że to są wibracje poddańcze. Poddańcze. Oni w tamtych wcieleniach, i to jest udowodnione, musieli być najemnikami, żołnierzami, którzy nie mieli własnego zdania i to wszystko, że tak powiem, przelazło do tej pory. Ktoś, kto się urodzi 26, znam bardzo dużo klientów moich 26, to ona się całkowicie oddała rodzinie, nie ma własnego zdania, jak się to mówi, bije, pije, ale jest, tak? To jest typowe poddaństwo. Mogą być też różne sytuacje, na przykład w pracy jesteśmy bardzo poddańczy, robimy wszystko, żeby utrzymać tę pracę, to jest też poddaństwo, ale to jest karma, pamiętajcie. To jest karma. Jedna z największych karm to jest 26. Jasia, ty masz? 16, proszę bardzo. Proszę bardzo, omówimy 16. To jest karma związków. Bardzo mocno albo ci ludzie nie znajdują sobie partnera, albo mają utrudnienia, albo się po prostu rozwodzą. Bardzo dużo 16 w ogóle po wieloletnich małżeństwach się rozwodzą. 16 to są karmy. Więc jeżeli wchodzimy w jakieś związki, nasze dzieci, ktokolwiek, to mówmy, ty masz karmę, proszę uważać na związek. Nie, że na siłę mamy utrzymać, ale musimy o tym pamiętać, kim jesteśmy. Tutaj mamy już karmę wpisaną. 13, mocna karma, bo karma pracy. Znałam klientkę, która mówi, że ciągle zmieniała pracę, bo coś tam w tej pracy nie tak i tak. Ona znajdowała tą pracę, ale pieniądze przez palce przeciekały. 13 mają problem z finansami, z pracą. 14, Piotruś Pan. Ja to tak nazywam, bo on nie lubi ograniczeń, lubi mieć karmę wolności, Po prostu to nie jest partner do związków, a nie partnerka.
cały czas będzie robiła to, co mu się, co jej się należy i uważa, że to powinna mieć. Tak samo 15, nie lubię ograniczeń, to jest osoba, która będzie sama o siebie dbała, ale niestety w związki ona nie pójdzie. Jeżeli ktoś jest 15 urodzony, będzie problem w związkach, będzie zgrzyt. To są karmy, które są przypisane. 19 tu jest bardzo dużo zaburzenia, słuchajcie, bo kiedyś usłyszałam, że ktoś by chciał mieć taką karmę, klientkę. Ojejku, jaka świetna karma władzy. To jest karma władzy. No nie do końca jest to prawdą. Dlaczego? Dlatego, że 19 musi wiedzieć, że ma tą karmę władzy, ale nie żeby panować nad kimś, nie żeby mieć ostatnie słowo, ale są to osoby zazwyczaj szorstkie, które wynoszą się ponad wszystko. I możecie zauważyć, że 19 to są jakby po prostu im braku centymetrów czasami, że głowę mają tak wysoko do góry, że mają tak wysoko do góry, że nawet jakby mogli, to by fruwali. To ich też gubi, bo 19 czasami nie jest taką osobą, a ma się nie wiadomo za co. Po prostu. Więc to też jest karma. Ale w tej władzy możecie zobaczyć mniejsze uczucia, tak? Że nie ma tych uczuć u tych ludzi. Oni są szorstcy, niedostępni. To takie są właśnie te 19. Powiem wam, że to musicie znać. Jeżeli zobaczycie w swoim otoczeniu takich ludzi, no to nie powiem, że nie należy z nimi współpracować, nie spotykać się, ale uważać też na kontrahentów z takich dat. Bo oni są niepewni. Oni są niepewni, zwłaszcza ta trzynastka, która ciągle będzie miała problem z finansami. Jest dla mnie straszne. 13 mój mąż, moja siostra, 14 moja córka. No na pewno jest wolna duchem. No, na pewno jest wolna duchem. Ona nie lubi żadnych ograniczeń, nie lubi narzucania, słuchajcie. Jak jej kazali w prokuraturze pracować, według wytycznych siostry, to powiedziała dziękuję. No to mówię, nie lubi ograniczeń, nie lubi narzucania, to są wolne ptaki, tak? Co jeszcze chcecie wiedzieć na temat numerologii? Siódemka, anioła, siódemka, jaka to jest wibracja? Co siódemka? Numerologiczna siódemka osoby, bo tam napisałaś, że to jest stara dusza, prawda? Córka, dziewiątka, siódemka, tak? Co są stare dusze? Siódemki, dziewiątki? Jako wibracja, to jak... Słuchajcie, siódemka niestety, czy dziewiątka, czy czwórka zawsze musi iść w duchowość. Czyli powiedzmy to, co powiedziałam wczoraj na początku, zawsze duchowość wam pomoże. Czy to jest aspekt numerologii, czy to jest rozwijanie swoich umiejętności, swojego daru, intuicji, to zawsze te osoby muszą się poruszać trochę z duchowością. Powiedzmy, że ktoś ma ścisły umysł, tak? Ale ma tą siódemkę jako wibrację, to tą siódemką, czyli tą duchowością sobie poprawiajcie, dokładajcie do tego, bo wtedy będę intuicyjnie patrzeć na ludzi, nie będę potrzebowała czyjejś pomocy, tylko sama zobaczę, kto kim jest i intuicyjnie będziecie już z daleka rozpoznawać te osoby. Wcześniej czy później siódemka, czy dziewiątka, czy mocna czwórka na wskroś będzie widziała, co to za człowiek. On intuicyjnie będzie podchodziła do tego, ale mówię też o pomocy sobie. Jeżeli jesteśmy osobami duchowymi, to zdecydowanie musimy podjąć trochę tej nauki duchowej, bo to nam pomoże w naszym życiu. Nie dla ludzi, dla siebie. Jakieś czwórka i teraz jest rok własny 7, to redukujemy tą 11 do 2. Jeżeli co? No to 4 dodać 7 równa się 11. Tutaj nie ma roku własnego 11, tak? Tylko będzie w drugi rok własny. Słuchajcie, drugi rok własny, tutaj redukujemy, tam tylko przy nazwiskach i imionach, tego ten. Tak samo jak i te dla Małgosi. Teraz drugi rok własny. Słuchajcie, drugi rok własny jest cyfrą parzystą w roku, ale przygotujcie się na pogrzeby. Jest to zwłaszcza trudniejszy trochę rok dla kobiet. Zawsze dwójka, drugi rok osobisty, tak się to nazywa fachowo. Drugi rok osobisty to jest czas, który co
co prawda jest parzysty, ale pamiętajcie, że ten drugi rok własny może przysporzyć wam trochę problemów. Wy sami tego, do tego nie dochodzicie, ale mogą być nagłe wydarzenia. Tak, jak na przykład pogrzeby. Bardzo dobrze jest robić zabiegi kosmetyczne w drugim roku własnym. To jest idealny rok na zabiegi kosmetyczne. Poprawa jakichś takich rzeczy, słuchajcie, kosmetycznych. W ogóle zabiegi są bardzo dobre w drugim roku własnym, ale jest to trudny rok dla kobiet. Dlatego, że spotkałam się, obserwuję to przez kilkanaście lat i mi kobiety potwierdzają, to był niesamowicie trudny dla mnie czas, bo to jest też aspekt rodzinny w drugim roku własnym. Coś rodzina wytworzyła, coś zrobiła, jakieś kłótnie, jakieś spory, ale pogrzeby również. Weźcie to pod uwagę. Ale pogrzeby takie, które bym powiedziała, bardziej są dalekie niż bliskie. Czyli powiedzmy jakiś tam dalszy kuzyn. Natomiast przygotujcie się na piąty rok własny. Siódemki będą chyba w piątym roku własnym. Kto jest siódemką? Dla pocieszenia powiem tak. Nie lubię tego roku własnego. Wręcz po prostu mnie ciarki przechodzą. Ale przygotujmy się do tego tak. Piąty rok własny dla wszystkich siódemek może być rokiem dobrym finansowo. Piątka jest taka chaotyczna. Ja to nazywam, że to jest taka trochę rok osobisty klęski. Ale jak będziemy widzieć, jak się przygotowujemy, aha, jesteśmy w piątym roku własnym, przygotujmy sobie podłoże, to znaczy możemy się bardzo mocno przemieszczać. Na przykład w piątym roku własnym się bardzo mocno przemieszczałam i tak było. Przyszedł piąty rok własny i myślałam, że przepraszam, zakrętu nie złapię. To tu, to tam, to siam. I to jest taki rok. Ciągle gdzieś jeżdżę. Piąty rok własny nie jest zły do zarobkowania. Z tym, że nie podpisujemy żadnych umów, nie kupujemy, nie budujemy. Koniec. Rok do przeczekania. Do przeczekania. Natomiast niestety tu są wypadki, uszkodzenia ciała, złamania. Na to musimy uważać. Na to musimy uważać. I najważniejsze, w piątym roku własnym na pewno kogoś stracicie. Czy my też nie? Ja mam kolegę lepszego z matematyki. Piąty rok własny, niestety kogoś możemy stracić i to kogoś bliskiego. Naprawdę. Śmierci nagłe, tak? Czyli po prostu nikt nie chorował, nagle ktoś umiera. To jest rok przypisany, powiedziałabym, do takich następstw śmierci. Na pewno nie tak jak w drugim, na pewno nie tak jak w piątym, bo drugi owszem pokazuje te pogrzeby, ale piątka to już jest wybitna. Jak tutaj dobrze, to także rok trudny. Przygotować się do tego, nie robić żadnych inwestycji, nie podpisywać czegoś. Rok do przeczekania, spokoju, spokoju. Jeżeli ktoś jest w dziewiątym roku własnym, kto jest teraz w dziewiątym roku własnym? Znaczy może ja, bo jestem z jedenastki. Nie, to się smutuje, tak? To się redukuje. Słuchajcie, te lata osobiste się bardzo sprawdzają, więc ja mówię o tym, co robię przez kilkanaście lat i to się bardzo sprawdza. W portretach numerologicznych, które wy dostajecie, to jest na kilka stron, więc tam i są cele życiowe, tam są punkty zwrotne, tam jest bardzo dużo, bardzo dużo wiedzy. Natomiast podaj Jacek datę. 6.04.1981. Szóstka. To jest dobra data. Szóstka to jest dobra data, czyli coś, co się tutaj zaburzyło rodzinnie. Bo zobacz, jesteś z trygonu ognia, więc powinieneś mieć bardzo silną osobowość. Natomiast jeżeli liczymy wibracje, to mamy 29, tak? To musimy, on będzie liczbą mistrzowską. Ale żeby zobaczyć rok numerologiczny, to musimy zredukować dwójkę, dodać 7. I dopiero będzie dziewiąty rok własny, czyli on jest, Jacek jest liczbą mistrzowską. To tego nie redukujemy, redukujemy tylko jak chcemy zobaczyć, w jakim roku on będzie, tak? Czyli jak zredukujemy 1 dodać 1 to jest 2, 7 wiadomo jest w dziewiątym roku własnym.
ale jest liczbą mistrzowską, a nie żadną dwójką, bo czasami my to mylimy. Nie wolno jedenastki ruszać tak jak wszystkich liczb mistrzowskich, a jest 11, 13, 22, 33 i 44. To są wszystko liczby mistrzowskie. Najmniej obciążona liczba mistrzowska jest 44. Dobrze jej się w życiu wiedzie. Różnie pod względem związków. Bardzo różnie pod względem związków. Trzynastka też mistrzowska? Tak. Jedenastką jest Jacek. Jacek, ty powinieneś pracować w duchowości, ty powinieneś pomagać ludziom, bo to jest twoje mistrzostwo. Wcale jedenastki, trzynastki, 33 i tak dalej liczby mistrzowskie mają więcej bagażu i przejścia w życiu, jak już zajdą na sam koniec. Czyli mówi, liczba mistrzowska, to ja mówię, że z nazwy jest tylko ładna, natomiast one mają więcej przejścia do tego, żeby się stać tymi liczbami mistrzowskimi. On idzie po drodze dobrej, powinien pracować z ludźmi, powinien pracować duchowo, ale teraz jest w roku zamykania. Ja zawsze mówię, że dziewiątka, czyli taki czas w dziewiątym roku własnym jest dobry do czego? Do niczego. Do niczego nie jest dobry. Rok zamykania, koniec, kropka. I czekamy. Jedynie, co możemy robić w dziewiątym roku własnym, ja zawsze mówię i to chyba 100 klientów moich potwierdziło, jedź po wizę. I w dziewiątym roku własnym na pewno dostaniesz, bo to jest rok podróży, przemieszczania się. Bardzo dużo podróżuje się w dziewiątym roku własnym. Wszelkie rozwody, sprawy urzędowe załatwiajcie w dziewiątym roku własnym. To jest rok zamykania. Chcecie zamknąć firmę, nie funkcjonuje dobrze, zamykajcie w dziewiątym roku własnym. Ja słyszałam takie cuda, że w pierwszym roku własnym ludzie zamykali firmę. A mówię, aha, no to w pierwszym roku zamiast początek robić, to wy zamykacie. Więc to nie jest dobre. Tutaj się trzeba przygotować tak samo jak w siódmym roku własnym na przeczekanie. Na przeczekanie. Piątka też jest takim czasem przeczekania, więc nie robimy niczego na siłę. Ale dziewiąty rok własny Jacku wcale nie jest zły do zarobkowania. Nie jest, no czyli... muszę firmę zamknąć. Ale jeżeli mówimy o zarobkowaniu, w ogóle nie myślmy tak, że aha, wszystko nam się pozamyka, bo jest dziewiąty rok własny. Jest zarobkowanie w dziewiątym roku własnym, bo to, co myśmy wcześniej zaczęli, już dalej zarabiamy. Natomiast wszystko, co jest zamknięciem w dziewiątym roku własnym, to jest odpowiedni czas. Jeżeli znajdziecie się w innych latach osobistych, a chcecie, no to mi mówcie, bo wtedy mogę to omówić, bo tak wyrywkowo, kto chce jeszcze datę swoją? Ania? 80. Następna wodniczka? No, Ania zarabia pieniądze jako wodniczka? No, pracuje u siebie? No, takie osoby są, słuchajcie, takie znaki, które powinny pracować u siebie, ale to już jest jakby inna bajka, bo to bardziej powinniście poznać trygony, tak? Z jakich trygonów jesteście i to wam daje siłę. Ja nie mówię, że jedne znaki są gorsze, czy drugie są lepsze, tylko chodzi tutaj o tą siłę, o to przybicie. Energia Ziemi i energia ognia są jakby najmocniejszymi znakami, ale wodniki pod tym kątem są wybitne. Ich jest pełno, wszędzie. I one mają taki umysł, słuchajcie, 100 pomysłów na minutę i wszystkie będą realizować. Wszystkie. 21. Tu cię trochę blokuje, Ania. Dlatego, że to są jeszcze 20, to wam dopiszę, i 29. Kto ma taką datę z dnia urodzenia, to są pełne jakby traumy z jakichś przeżyć. Czasami chodzi tutaj o... A, jeszcze przepraszam, jeszcze 17, kto jest urodzony. To wam wyjaśnię, co tutaj chodzi. 21, 20, 29. Teraz słuchajcie, tu jest 80% rozwodów. Tu. Tu. 29 traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, 21 jakieś traumy wynikłe albo z dorastania,
albo z rodziny, jakieś rodzinne zawirowania. 21 zawsze wnosi jakieś rodzinne zawirowania. Musimy się z tym uporać, zanim my sami nie wejdziemy w związki. Jaką jest Ania wibracją? Liczcie. 2, 3, 4. Ile? Czyli zostaje liczbą mistrzowską. Ale gdybyśmy patrzyli na rok, czyli dodać 7, będzie w drugim roku własnym, tak? No, w jedynce tyle się działo. W jedynce się dużo działo, tak? W sensie pogrzebów? No, a teraz jesteś w drugim roku własnym, więc ja mówię o tych rzeczach takich, których czasami nie przewidzimy. W jedynce się akurat u Ani działo. Mam nadzieję, że w drugim roku się właśnie nic nie będzie działo, ale przygotujcie się. Drugi rok własny jest dobry pod względem jakichś zabiegów i tak dalej. Natomiast ona jest liczbą mistrzowską, to sobie bardzo mocno dobrze radzi. Bo to jest liczba mistrzowska, ale tak jak mówiłam, liczby mistrzowskie muszą dojść do jakiegoś celu. Jest im trudniej dostatecznie dostać to, co inni dostają w prezencie, tak jakby z nieba, tak? Musi do tego dochodzić dłużej. I tak mają liczby mistrzowskie, wszystkie, bez wyjątku. Natomiast to, że Ania jest teraz w drugim roku własnym, Ania, to obserwuj to, tak? Na pewno nie będzie to zły rok pod kątem zarobkowania, ale... No to drugi rok własny, to ja bym zaczekała do trzeciego roku własnego. Bo drugi rok własny, on jakby jednak nie jest na tyle zarobkowy, jest zarobkowy, ale nie na tyle. Natomiast jeżeli mówisz o zmianie miejsca, firmy, to ja bym to zrobiła w trzecim roku własnym, właśnie tym roku fartu. Czyli jeżeli w 2023, we wrześniu, wejdziesz w trzeci rok własny, to ja bym się do tego września jeszcze... że tak powiem, no poczekała. Zostałabym w starym miejscu. Jeżeli już jest musowo przenoszenie tej firmy, to tak jak mówię, że zdecydowanie w tym drugim roku własnym możesz mieć problem właśnie z tym finansowaniem. Ja bym poczekała do tego trzeciego roku własnego, ale tak jak mówię. I co, 29? Kto się urodzi 29? Są też traumy jakby z dzieciństwa, z dorastania. To są osoby, które ja mówię, że są trochę poturbowane przez los. Poturbowane przez los. A teraz 17. To jest liczba z dnia urodzenia, gdzie albo zbyt wcześnie tracimy ojca, matkę, jesteśmy takimi półsierotami, albo sami umieramy przedwcześnie. Niestety to nie jest karmiczne, ale jest obciążenie z dnia urodzenia. Sprawdźcie, kto się urodził 17, jakie ma życie. Aga, ile straciłaś ojca czas temu? 40 lat. No. No to macie. Takich przypadków jest tysiące. Zwróćcie tylko na tablicę Smoleńska. Ja się przyjrzałam po katastrofie smoleńskiej. Zobaczcie, ile tam było osób urodzonych 17, bo mnie to przeraziło. I zdałam sobie sprawę, że to, co numerologia pokazuje, albo ty kogoś tracisz z bliskich, matkę, ojca, bardzo blisko, bardzo szybko, albo ty sam giniesz. Ktoś, kto jest urodzony 17. A jak mówimy o Smoleńsku, to zobaczcie, 10 kwietnia, tak? Dziesiątki, kwietnia, 2010, tak? Przeliczcie wibracje. Nigdy nie jedziemy w ósemce, w żadną podróż. Do czego innego będzie ósemka jako do roku osobistego? A codziennie obliczamy, a inaczej obliczamy dzień. Bo to był dzień ósemki. To jest dzień katastroficzny, jeżeli chodzi o podróże. I tak się stało. Słuchajcie, takich jest tysiące, że jeżeli obliczamy firmę i na przykład przypada nam otwieranie firmy w ósemce, super, nie ma lepszej daty. Do podróży nie. Do podpisywania umów o dom,
czy o kupno, mówię teraz o kupnie, trójka, szóstka, ósemka. Trójka, szóstka, ósemka. Musisz przeliczyć dzień, w którym podpisujesz dokument. Dzień. Nie lata żadne osobiste. Dzień. Otwieranie firmy? Dzień. Bo zdarza się, że wy w piątym roku własnym tego dnia nawet wam pyta się urzędnik, jaką mam datę wpisać? I okaże się, że to jest dzień piątki. No katastrofa. Albo dziewiątka, albo siódemka. Katastrofa. Więc to też nie było przypadkiem, że ósemka jest katastroficzna, jeżeli chodzi o wyloty, o podróże. Nie wybierajmy. Nie wybierajmy ósemki. Natomiast zwróćcie uwagę na te siedemnastki. Ile tam ludzi poginęło? Urodzonych 17. Ale wiem, że przeważnie, jak też przychodzą siedemnastki urodzeniowe, to pytam się, co, wdowieństwo już było? Albo jedno, albo drugie, albo trzecie? No było. Straciłam ojca, albo straciłam matkę, jak byłam dzieckiem. To Aga wam potwierdza. Też urodzona 17. Coś tu jest w tym, tak? My sobie nie mówimy po to, żeby was mówić, tylko żebyście mieli jakby pewną wiedzę. Bo ona jest ważna. Jak ludzie mnie pytają, no co tam założyć, albo na przykład o dzień operacji, słuchajcie, dzień operacji, to nie zliczamy roku osobistego, tylko który to jest, no rok osobisty jest też ważny. Ale jeżeli na przykład idziemy, w środę jest bardzo dobrym dniem, to wam mogę zdradzić, środa, bo jest pod patronatem bardzo mocnym, już nie powiem kogo. Ale przeliczamy, na przykład dzisiaj mamy 10.09.2022. No i liczymy sobie na przykład, czy mogę iść na przykład na operację. No jestem ciekawa, co powiecie. To jaki to jest dzień? Tak sobie obliczamy. Czy mogę dzisiaj iść na operację? Niekoniecznie środa, ale jaki to jest dzień dobry na moją operację? Może być. Ja mówiłam, że ósemka jest tylko zła do podróży. Do podróży, tak? Tak, ale lepsza by była nie jedynka. W jedynce nie robi się operacji. Bo to znaczy, że jeżeli w jedynce coś by nie wyszło, to znowu będą powtarzać. Nie wybierajcie jedynek. Powiedziałam, że wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o też rok osobisty, jest dwójce, ale dwójka też by była dobra na operację, czyli dzień przypadający w dwójce. Czyli dobry zabieg, na przykład jakiś chirurgiczny czy plastyczny, też będzie dobry w dwójce. W trójce będzie dobry, w szóstce będzie dobry, bo będę otoczona dobrą opieką i na tym koniec. Dwójka, szóstka, ewentualnie trójka. Ósemka też może być, ale jednak słuchajcie, jeżeli chodzi o tą ósemkę, to bym tutaj raczej nie ryzykowała. Znajdźcie na przykład taki termin, jeżeli macie do wyboru, bo czasami nie macie wyboru, na przykład dzień środy i czy wypadnie na przykład nam w dwójce, to by był dobry czas. Albo szóstkę, bo wtedy będę dobrze zaopiekowana, miał być jeden lekarz, a jest dwóch. Na to mamy wpływ. W jedynce absolutnie, dlatego że ten zabieg będzie poprawiany. Bo to jest wiecznie budowniczy. Aha, to jak za pierwszym razem wyszło coś źle, to ja to powtórzę. Po co wam to? Także to jest ważne, słuchajcie, to się sprawdza. Teraz mamy ten rok numerologiczny pod patronatem siódemki, więc wcale się nie dziwię, że się będzie działo to, co się działo, co się będzie działo. Ale wiecie co, ja mam takie odczucia, że właśnie ta siódemka postawi tych wszystkich ludzi trochę i im pootwiera trochę oczy na to, co mamy wokoło, bo ja zawsze uważałam, czy są trudne czasy, czy są inne czasy, to ludzie niech się zaczną szanować, niech się zaczną kochać, niech przestaną być te kłótnie w tych rodzinach o te wszystkie ziemie, o te wszystkie domy. Mnie to po prostu, słuchajcie, przeraża. Ile zawieziecie, ile tych pieniędzy weźmiecie, nie wiem, ze sobą? Dzisiaj żyjecie, jutro może was nie być. I to są, słuchajcie, takie kłótnie, takie konflikty, że ludzie przez te kłótnie zaczynają chorować, zaczynają się różne naprawdę sytuacje skrajne.
Więc dajmy sobie, dlatego ja mówię, że będą osoby mocne duchowo, które nie są osobami, powiedziałabym, skrajnymi, tak? Nie są osobami, które tylko patrzą finansów. Musimy pomóc tej osobie, która od nas to potrzebuje, nie wykorzystywać, nie wyzyskiwać, ale po prostu pomóc. Więc też macie koło siebie takich ludzi, których uważacie za przyjaciół, a to, co powinno się zakończyć bez szkody dla nikogo. Idź swoją drogą, to już nie jest nasza, to jest już nie nasza droga, nie wspólna, ale bez szkody dla nikogo. Czyli zostawić po sobie jakby najlepsze wspomnienia i spokojnie się rozstać. Ja zawsze tak do tego podchodzę, bo wtedy te energie źle działają. No ile jest takich ludzi żyjących, którzy nam będą źle życzyć przez resztę życia. No takich mogłabym dużo wymieniać. Także jeżeli coś chcecie jeszcze na temat numerologii, obliczyliście swoje imiona i nazwiska? Znacie, już wiecie. Według tego alfabetu numerologicznego, jeszcze raz powtarzam, możecie tworzyć firmy. Możecie tworzyć firmy. I na przykład dam wam taki przykład, chociaż nie było o tym mowy. Mamy na przykład taką nazwę. Przeliczmy ją numerologicznie i co wam wyjdzie? Podstawiając alfabet numerologiczny, to co wam wyjdzie? Mówiłam, że K nie jest dobre. K nie ma. Ale jeżeli ktoś ma nazwę Korab, to ja bym... Oczywiście musi być to nazewnictwo, które jest związane bezpośrednio z działalnością firmy. A nie na przykład widzę, jak to ostatnio było? Masomi czy Masami? I ja mówię, Boże, z czym ta nazwa jest związana? I okazuje się, że to są meble. Musicie mieć jakby wiedzę, że nazwa firmy musi być adekwatna do zajęcia. No co to za nazwa Masomi? Z czego ta nazwa jest? Bardzo dobrze działają nazewnictwa po angielsku. Bardzo dobrze. Nie wiem, jakiś bardzo dobry przepływ finansowy jest w tych firmach. Ale zawsze używajcie litery S, Q, miękkie litery A, B, C. To bardzo dobrze działa w firmach. Naprawdę bardzo dobrze działa. Więc jeżeli ktoś jeszcze chce swoją datę, więc wyjaśniłam, na czym to polega. Jest jeszcze tutaj, Jacku, obciążenie przy liczbie 22. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Czwórka jest obciążona z dnia urodzenia. Wiecie o tym? Kto się urodził czwartek? Czwarty dzień urodzenia. Czwarty dzień urodzenia. Czwarty dzień urodzenia. To co to jest? Liczby mistrzowskie już podałam. 22. To tyle. Ale czwórka to liczy się tak, jak ja mam 31, to też czwórka? Nie. Tu. Czwarty dzień urodzenia. Urodziłam się drugiego, tam siódmego, bez względu na to, jaki miesiąc, czwarty. Słuchajcie, bardzo duże jest tu uzależnienie. Tak, jak się ktoś urodził czwartego, bardzo duże jest uzależnienie. Ale zwróćcie na swoje dzieci, na swoich znajomych, to zobaczycie, jaki duży procent. Ja nie mówię, że to jest regułą, ale naprawdę sprawdźcie to numerologicznie i uważajcie na swoje dzieci, bo mogą iść uzależnieniem. Od wszystkiego, od komputera, od zażywania leków też będzie uzależnienie. Kiedyś mi klientka pisała po moim programie, mówi, pani Aniu, co prawda ja tak jak Jola, mówię, nie mam żadnego uzależnienia, ale jestem zakupocholiczką. Ja mówię, to jest też uzależnienie. Mówi, ja po prostu...
czy jest mi to potrzebne, czy niepotrzebne. Ja mam całe szafy, torebek, butów, nie wiadomo czego i nie jest mi potrzebne. To jest uzależnienie, a zbieractwo też, prawda? To też jest uzależnienie. Nie bierzemy tylko pod uwagę uzależnień typu narkotyki i alkohol, ale niestety zwróćcie uwagę na to, kto się urodził czwartego, w jakim on jest stanie, czy on już nie ma przybytek jakichś mocnych uzależnień. Piątki urodzeniowe, słuchajcie, są to osoby w większości samotne. Nawet jeżeli się urodziły piątego i z kimś mieszkają, to są bardziej samotne niż by mieszkały same. Tutaj przemawia przez to samotność przy tych piątkach. I powiem wam, że jak znam dużo piątek urodzeniowych, to one wybierają z wyboru bycia samotnym. No coś w tym jest. Coś w tym jest. Siódemka. Kto się urodził siódmego, jest już od razu, tym się nie przejmujcie, musicie o tym wiedzieć, że to jest osoba po przejściach. A przepraszam, a z połączenia 5 i 2? Nie, ja tylko zawsze mówię to, co wypisałam, nie ma z połączenia. 5, 4, 7, 9, nie ma połączenia. Jeżeli urodziliśmy się siódmego, to jest to osoba po przejściach. Albo ze względu na dzieciństwo, albo ze względu na dorastanie, już jest po przejściach. Ale też ktoś się urodził siódmego i przychodzi mi w wieku 40 paru lat, jest już po rozwodzie. Albo po jednym, albo po drugim, albo po ciężkim wypadku. W dzieciństwie się źle układało. To już jest osoba po przejściach. Tak samo będzie z dziewiątką. Ale tu jest bardziej związane, że ktoś się urodził dziewiątego. Jest tu troszkę jakby bardziej obciążony, bo właśnie od ojca do ojczyma, to ja się tego nasłuchałam. Ale rzeczywiście to tak jest. I mówię wam o tym, żebyście o tym wiedzieli. 22. Ktoś, kto się urodził 22, będzie przyciągał toksyczne związki. To, co wam dzisiaj mówiłam. Jeden partner, drugi, trzeci, a trzeba mu pomóc, a trzeba go wyleczyć i tak dalej. I życie sobie zmarnuje ta osoba. I życie sobie zmarnuje. Bo jeżeli my mówimy, że nie możemy ułożyć sobie związku, to dlatego, że pozwalamy takim osobom być toksycznym. Czyli przyciągamy, 22 będzie przyciągała osoby toksyczne. To jest dzień urodzenia, nie z żadnego połączenia. Dzień urodzenia. 28? Nie. 28, ktoś, kto się urodzi 28, powinna skupiać i ona ma takiego farta do zarabiania pieniędzy, 28. I powinna o tym wiedzieć, bo ma mocne podstawy w sensie rodziny, dwójka i ma tą 8. Te osoby są, powinny sobie bardzo dobrze radzić. Ja nigdy bym nie powiedziała, że 28 ma jakieś... problemy w sensie czy rodzinnym, czy finansowym. 28 nie ma takich obciążeń. Natomiast te, które wam wymieniłam z dnia urodzenia, ma. Ma, niestety ma. Nie, nie. Bardziej bym powiedziała, jeżeli już mówimy nie o jedynce, ale o dziesiątce. Czyli ktoś, kto się urodził 10, znam trochę dziesiątek i one mi potwierdziły na przykład, słuchajcie, że są z domu dziecka. No. Że są z domu dziecka. Że jeżeli chodzi jakby o te kwestie uczuciowe przy dziesiątkach, bardzo różnie jest. Bardzo różnie jest. Natomiast tą, którą bym mogła jakby wymienić, to nie jest zła jedynka urodzeniowa. Mówię o urodzeniach. Nie jest zła dwójka, nie jest zła trójka. Dwudziestka to jest tak jak dwójka? Jak to się 20 dnia... Dwudziestka to jest dwudziestka. Dwudziestka, jeżeli ktoś jest urodzony 20, powiedziałam, że jest bardzo duży procent rozwodowy. A w twojej rodzinie, Andrzej, się nie rozwodzili? W zasadzie tak. No. No. Są winy, będą się żreć do końca życia i się nie rozbiorą. Ale życie mamy takie, jakie mamy, tak?
Czyli po prostu, słuchajcie, to jest naprawdę bardzo duży procent. I tak jak mówię, że jeżeli my jesteśmy dwudziestką i sami żyjemy w zgodzie i tak dalej, nie zamierzamy się rozwieść, oby tak dalej, Andrzej, było, tak? Bo ja wam życzę, żebyście nie mieli takich doświadczeń, ale pogrzebmy trochę w swojej rodzinie. Już ta dwudziestka nam mówi, że w naszej rodzinie się jednak rozwodzili. Nie jest to regułą, zaznaczam. Tak jak Jola mówi, że czwartego się urodziła, ale nie ma uzależnień. Natomiast jeżeli spojrzycie, to zobaczycie, jakie duże... No tak, ale to nie jest alkohol, to nie są narkotyki, to nie są jakieś takie trudne uzależnienia, o których ja mówię. Mówię wam, klientka mi napisała, pani Aniu, ja nie mam z tym problemu, ale jestem zakupoholiczką. Ja bym otworzyła, byłam w takim domu, słuchajcie, gdzie chciałam pomóc młodemu człowiekowi, który stracił matkę i tam on mówi, że się czwartego urodził. Słuchajcie, wszystkie te pokoje były zapakowane zbieractwem. Pudełeczka, buteleczki, jakieś po prostu śmieci, rozumiecie? Śmieci. Biedny człowiek, bo tak naprawdę został bez matki. Matka była fajną, wykształconą osobą, była muzykiem. I kiedy, ja mówię, pani Maćku, pan stracił grunt pod nogami. Chciałam panu pomóc pod kątem psychicznym po prostu, bo to jest choroba. To jest choroba zbieractwa. Wszystkie pokoje, słuchajcie, były zawalone i ja mówię, trzeba panu jakąś pomóc, ale ja mówię, proszę mówić śmiało. I wtedy, kiedy otworzył te pokoje, chyba potrzebował, słuchajcie, tej pomocy, to ja nie wiedziałam w ogóle, czy tam jest w ogóle jakieś miejsce na wciśnięcie jednego papierka. Tak było zawalone. To jest straszne. Nie były do końca śmieci, tylko różne przedmioty takie zbierane. Andrzej, śmieci też. Śmieci też, tak, bo to już po prostu przechodzi jakby w fazę psychiki. On nie wie, on po prostu traci kontakt z rzeczywistością. To są ludzie, którzy są zaburzeni, bo przeżywają coś bardzo. Po śmierci on był jedynakiem, po śmierci matki zupełnie się pogubił i ten człowiek potrzebował pomocy. On nawet mówi, ja nawet nie wiem, co, słuchajcie, jest straszne czasami. Ja nie wiem, jak ja pójdę do szpitala, a muszę, bo mam ogromną nadwagę. On sapał, on nie mógł słowa wydobyć, na pewno było bardzo duże nadciśnienie i inne problemy krążeniowo-sercowe. Nawet się nie będzie miał kto mną zająć. Tam chodziło też również o jakieś sprawy nóg, żył i tak dalej. I on mówił mi, wie pani co jest najgorsze, że ja nawet nie mam jakiejś rodziny, która mogłaby mi pomóc i nie wiem, wesprzeć mnie i tak dalej. I ja mówię tak, panie Maćku, proszę do mnie napisać, jak pan będzie w tym szpitalu. Tak, naprawdę mogę napisać? Słuchajcie, przecież ja nie muszę tego robić, tak? Ale on wyartykułował to, że on potrzebuje tej pomocy, tego wsparcia. Więc jak myślicie, że po prostu ja sobie idę do domku i sobie odpoczywam, cały czas mówię, Jezu, znowu ta baba na tym telefonie. Ale to są moi klienci, których mogę pomóc i ja mówię, że to wy jesteście moimi dziećmi, których muszę się jakby zaopiekować. Ja nie muszę tego robić, naprawdę. I za każdym razem patrząc na telefon, to ja wiem, że tam są ludzie potrzebujący. Nie podchodzę do tego, teraz jedę spać, mam w nosie. Nie mogę tego zrobić, słuchajcie. Nie mogę. Bo ja wiem, że każda chwila dla kogoś godzina to nie jest długo, a dla kogoś minuta będzie długo, tak? Więc jak ja mu powiedziałam, że on może napisać do mnie z tego szpitala, to wiecie, ten człowiek był jakby, nie wiem, w innych wymiarach, naprawdę. Tylko tyle mogłam dla niego zrobić, ale albo aż tyle. Bierzemy się, słuchajcie, kochani, za oczyszczanie, jeżeli pomogłam przez tą numerologię, gdzie wyjaśniłam. Pamiętacie, jesteście pod patronatem teraz siódemki. Tak? Całą wiedzą numerologiczną i z doświadczeniami, kto kiedy się urodził, jakie są tendencje i tym podobne. To jest wiedza, którą pani nabyła już poprzez swoje doświadczenia, czy też z jakichś tam źródeł różnych? Słuchajcie, nie zajmuję się żadnymi źródłami, jeżeli chodzi o książki. To po pierwsze. Taka wiedza mi została przekazana przez moje pokolenia od moich babek, które miały taką, a nie inną wiedzę i nie wiem skąd to wiedziały, była przekazywana.
Natomiast największą wiedzę, największą numerologiczną zdobyłam przez to, co już wiedziałam, zostało mi przekazane, ale trzeba to wdrożyć w życie. I najbardziej ona się, słuchajcie, sprawdza, na, jak ktoś przychodzi i podaje datę, bo na przykład do, nie wiem czy wiecie, do na przykład czakr fizycznych, których tutaj robimy, ja zawsze proszę o datę urodzenia. Ja skracam to, dlatego że nie mamy tyle czasu. Ale wtedy widzę, kto kim jest, nie obliczam jego wibracji, tylko ja już widzę z daty urodzenia, co, jak mu najlepiej pomóc, co tutaj jest jakby ważne. Do czego jest ważna data, bo też widzę, czy to jest stara dusza, czy to jest młoda dusza, ale to wszystko, tą wiedzę, o którą ty, Jacek, pytasz, to jest moje doświadczenie, to jest praca z ludźmi, gdzie oni mówią, pani Aniu, bo ja jestem złą datą. Ja mówię, ale jaką jest pani złą datą? No bo ja jestem tą siódemką czy czwórką. A ja mówię, co to pani mówi? A dlaczego złą? Bo co? No bo mi się tak wiedzie w życiu. Albo, co mnie najbardziej denerwuje, co mnie już po prostu, bo ja mam taką karmę. Ja mówię, no to dobrze, to proszę się zgodzić z tą karmą i zobaczę pani, jak pani z tym zajedzie. Oni się po prostu przypisali do tej karmy, albo co jest najśmieszniejsze, pani Aniu, ja to nawet imię mam złe. Ja mówię, ojej, no to będzie trudno, tak? To będzie ciężko. Jak zacząć pracę z tą osobą? Bo ona mówiąc mi, że ma na imię tak i tak, to mówi tak, ja mam nawet imię złe. Żeby pani wiedziała. I ja mam taką karmę. I w ogóle sobie tak przyczepiła do głowy to, co mówiłam Przemek o tych myślokształtach, że sobie tak zakodowała, że wszystko pójdzie źle, 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 źle. I ja jej mówię, no masochistka albo ktoś, kto widzi wszystko pesymistycznie, tak? Trudno z takimi osobami się pracuje, bo ja muszę po prostu cofać się wstecz, co ona tam sobie nagromadziła w tej głowie. No i powiedzcie, czy medium się powinno zajmować takimi rzeczami? Nie, ja powinnam się tylko konfrontować z ludźmi, z duszami zmarłych. Koniec mojej pracy, tylko tyle. A ja? Adwokaci też tak mają. Przychodzą klienci naprawdę i nie koncentrują się na sprawie karnej czy cywilnej, tylko oczekują rad życiowych. Ja znam kopę młodych adwokatów załamanych, myśląc o tym, żeby zmienić zawód, bo mówią, no po prostu... Bo ludzie, właśnie dlaczego ja mówię o tych kwestiach duchowych, bo ludzie potrzebują coraz bardziej więcej rad. Ja robię trochę, słuchaj, już Ewy odwrotnie i też mówię, bo jak na przykład idę gdzieś w miejsce, gdzie po prostu potrzebuję coś zrobić, czy jakieś paznokcie, czy cokolwiek. A pani jest stąd? Nie, ja nie jestem stąd, bo chcę mieć głowę spokojną, tak? A bo pani chyba jest stąd. Ja mówię, nie jestem stąd. A daleko pani mieszka? Ja mówię, daleko. No i daję do zrozumienia, że nie chce mi się z nią rozmawiać, bo mi się nie chce. Ale nie dlatego, że jestem niemiła, bezczelna, tylko po prostu ja nie lubię, słuchajcie, takich rozmów bez sensu, tak? Że u fryzjera to się mówi o wszystkich się obgaduje. Ja tego nienawidzę. Po prostu czas się dla mnie liczy. I pani jak... mi robi to wszystko, mi tak, a wie pani co? A ja czuję taki respekt od pani, że ja nie wiem, jak się mam zachować, ręce mi się trzęsą. A ja mówię, a dlaczego? Czy ja się źle zachowuję? Bo pani ze mną nie rozmawia. Ja mówię, bo pani ze mną nie rozmawia, ona czuje respekt. No ludzie, kochani, no chcę mieć jakby głowę troszkę taką, wiecie, zresetowaną i nie muszę jej odpowiadać, ale mnie to drażni. I w końcu mówię, czas. Że panią czas mnie interesuje, bo się spieszę, naprawdę. Dobrze. Ale trzy razy mi powiedziała, że czuję respekt. Tylko dlatego, że z nią nie rozmawiałam, bo naprawdę byłam zmęczona, nie miałam siły, tak? A oni mają taki cykl plotkarski, tak? Jak na przykład rozmawiam z panią, która robi paznokcie, Jezu, pani Aniu, ja się wysłucham, a to tamtaś. Odcinać się, dać do zrozumienia, że pani robi to, koniec. Jeżeli jest coś pesymistycznego, zmieniać tematykę. Koniec. Nauczą się. Bo my albo lubimy się tym ładować, albo żyjemy w takim pesymizmie. Po co nam to? No po co? Uważajcie też, jeżeli osoby są już duchowe na którymś poziomie, nie słuchajcie osób, które myślą pesymistycznie, tylko wracajcie ich z tej drogi, bo jeżeli się wciągniecie w rozmowę, ojej, jakie pani ma życie, ciężkie i tak dalej, to jesteście przegrani już na starcie.
Wy macie być tak zwanymi terapeutami, nie do końca, ale osoby duchowe muszą dawać sporo z siebie. Tak jak ja mówię, że ja nie muszę, ja powinna być tylko medium i być w tym, w czym się znam. Ale zdaję sobie sprawę, że ludzie przychodzą ze wszystkim. Ja mówię, proszę panią, ja nie jestem uzdrowicielem, to nie do mnie. Już mówię nie. Ale widać, masz tutaj taką osobowość, że osoba, która potrzebuje ciepła, dostaje, bo na przykład ta moja Agnieszka chora na raka, tak? Piękna kobieta, nie powiedzieli, że babka taka szczupła, zadbana, może od lat borykać się z rakiem. I ona powiedziała, że u ciebie ona dostała po prostu taki zastrzyk dobrej energii, że ona miała wrażenie, nawet jeżeli somatycznie nie było to związane, poprawa somatyczna nie była związana z tym, co ty jej tam to mówi, że po prostu głowę u ciebie wyprostowało. Tak. To ja wiem. To sobie, to jest w ogóle naprawdę. To jest... Ale ty, Ewa, mówisz teraz, jeszcze minutka, już się bierzemy do pracy. Ja, słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że jak mówię o sesjach online, to mnie to nie przerasta, słuchajcie. Mówię o osobie, która jak przyszła do mnie na kurs, jak przyszła do mnie na kurs online, bo ma bardzo duże predyspozycje, i tylko z takimi mogę pracować, to no, ze względu na odległość możemy tylko przeprowadzić to online. Oczywiście widzimy się na kamerze i tak dalej. Ja mówię, no to teraz mówię jej po imieniu i bierzemy się do pracy. Pokazuję jej zdjęcie na zasadzie zobacz i skontaktuj się z tą osobą i tak dalej. I słuchajcie, to trwało miesiąc, dwa i nagle ja jestem jakaś taka niespokojna. Ja mówię, jejku, co się stanie? Dlaczego po prostu te nasze lekcje tak wypadają? Co się dzieje? Dlaczego ona mi nie pisze, że się nie wstawia na te lekcje, że jej nie ma, że coś się dzieje złego? Co się dzieje? Ja czuję bardzo duży niepokój, a jak ja już czuję niepokój, to już jest niefajnie. Słuchajcie, to jest dla mnie, nie było dwa miesiące, ja mówię, bardzo cię proszę, odezwij się, może w czymś ci trzeba pomóc. Tak jakby bała się o czymś powiedzieć. Nagle, słuchajcie, my oczywiście widzimy się na kamerce i ja patrzę, no dobrze, teraz mamy ten, ja się cieszę na to spotkanie i tak dalej, no to pewnie mi powie, co ja odczuwałam, czy... I ona jest bez włosów. Patrzę na nią, słuchajcie, i mówię, Ania, to jest to. Ale co się stało? No jestem po chemii. Ja mówię, tak szybko, nie powiedziałaś mi o tym, nie napisałaś. Słuchajcie, niektóre sytuacje mi przerastają, tak? Ja ją rozumiem, nie pytałam ją, dlaczego nie napisałaś, bym ci pomogła, bo to jest wtedy zbędne, tak? Ja mówię, posłuchaj, jesteś całą siłą w sobie. Ja nie wypytuję, nie mówię co jak, bo to są dla niej drażliwe tematy. Skoro nie odzywa się i wypadają nam lekcje, to znaczy, że coś jest. I ona mówi tak, jak ja ci dziękuję, że ty mnie nie wypytywałaś, jak ja ci dziękuję, że po prostu teraz normalnie mnie traktujesz, jakby się nic nie stało, ja mówię, wyjdziesz z tego, zobaczysz, że wyjdziesz z tego. I ona mi, słuchajcie, jak jestem tutaj na warsztatach wczoraj, pisze mi, Ania, PET wyszedł bardzo dobrze, wszystko jest okej, tak jak mówiłaś. I to jest dla mnie najważniejsze, nie wypytywanie co i jak, ale słuchajcie, takie sytuacje też mam. I ja muszę się zachować tak, żeby po prostu ją nie zranić, żeby nie wypytywać, nie być wścibską, bo po co mi to, tak? Ale wiem, bo byłam bardzo niespokojna, jeżeli chodzi jakby o nią. I mówiła o sytuacjach, które były, wiesz, jak mi było ciężko, ja wyłam z bólu, a ja nic. A ja po prostu nic. Miałam marmurową twarz i mówię, że ja mówię, a ty jesteś mocna, ty to wszystko przejdziesz. Zobaczysz. Ty za chwilę nie będziesz pamiętać w ogóle, że byłaś tak chora. Mówi Ania, takich słów mi było potrzeba. Biadolenie i słuchaj, będzie dobrze i tak dalej. Nie jest na ten moment potrzebne. Słuchajcie, ja muszę dobierać takie słowa, żeby ona się czuła jeszcze mocniejsza, ale żeby nie myślała o chorobie. Żebyśmy nie przyzwyczajali się z tą chorobą, bo to jest najgorsze, co bym mogła zrobić. Ja podeszłam do tej lekcji normalnie, ja mówię, dobra, podnosimy wibracje, tak? Bo podnoszenie wibracji w chorobie jest bardzo trudne,
bo ona spada na same dno, wibracja jest niska, zwłaszcza jak człowiek choruje. Trzeba podnieść bardzo mocno tą wibrację. Wy też tak podnoście właśnie energią sattwy. Energię sattwy. Ja mówię, prosisz o energię sattwy, mówi, wiesz co, tylko to mi pomaga. Ja zamykam oczy i ja czuję, że po prostu idzie prąd przeze mnie i ja wtedy jestem mocna, idę po zakupy, wszystko fajnie robię. My naprawdę jesteśmy jakby w innej przestrzeni wtedy. Ja nie pracuję wtedy jako medium, ja zupełnie pracuję jako terapeuta. No przyznajcie, że to jest taki ktoś, kto daje wiarę, potrzebę. Ja myślę, że mam bardzo dobry kontakt z ludźmi, że daję im tą empatię ogromną i potrzebuję tych ludzi. Ja wam mówiłam na początku, że to wy mi dajecie tą energię, to wy mi dajecie to, że ja jestem komuś potrzebna, bo jak czujemy się komuś potrzebni, to jest największa motywacja dla nas. Kochani, bierzemy się do pracy, tak?